wczoraj ogólnie to nie było trudne. Nie było trudne? A jaki temat wybraliście? Pierwszy. Czyli? Ja też nie pamiętam. Czujecie się lepiej z matematyki czy z humanistycznych? Ja z matematyki. No, chyba technik, informatyk, no, to matematyka. Mam teraz matmę, więc... Aha. Matma w porządku. Jak w ogóle wyglądał ten egzamin dzisiejszy? Wydawał się być prosty, ale... No, jak otworzyłem, to też mi się zdawało. Czasu wystarczyło na wszystkie zadania, czy polegliście na których? Trochę się poległo. I teraz co jeszcze wam zostało? Jakie egzaminy? Jakieś zadania wam sprawiły problem? Znaczy się otwarte zadania z treścią było kilka trudniejszych. Jakie na przykład? Było zadanie typu obliż prędkość, oblicz czas przebycia drogi, nie było podanej żadnej prędkości i tak dalej, trzeba było z niewiadomych sobie wyliczyć samego. Jak wam poszło? Wszystkie zadania rozwiązane? Właśnie, te otwarte nie. To otwarte nie. Zamknięte tak, ale... Aha. A język polski jak wam poszedł wczoraj? Który wybraliście temat? Drugi, o matkach, o podstawach matek i dziadek. Aha. Wystarczyło czasu, czy za mało, za dużo? Wystarczyło, ale dość szybko się ogarnęliśmy. To jeszcze teraz co was czeka pisemne? Angielski. Angielski? Jutro. Angielski jutro i potem... Geografię trzeba dostać. A coś wam sprawiło problem? Co? Cała matka, mówię. Aha, no, czyli nie jesteście jednak. No, nie jesteśmy. Aha. Nie, akurat my z matmy to ja. Nie wiem, kolega sobie też. Aha, a polski? Jezu, jakie łatwe. Trzeba się... O! Naprawdę. A tu koledzy mówią, że trudne. Ja nie zrobiłam tylko jednego zadania z wami. A na próbnym? Trudniej było niż dzisiaj? Chyba. A z czego się czujecie mocniej? Z polskiego czy z matmy jednak? Z niemieckiego.